No hej wam, cześć. Dzisiaj jesteśmy tutaj sobie w ogródku na chwilę, bo jest jeszcze no te łóżki, co wtedy były kupione na feli urodziny są do podania. I też parę rzeczy tam mam do powiedzenia. Czekaj Fela. Najpierw im dam, żeby się tutaj nie męczyli. Jedne jest mniejsze, to Fela masz. A większe dla Szarika, proszę. I sobie... No co Fela? Nie wiesz jak się za to zabrać, tak? No praktycznie zostało to i jeszcze... No... Dwie te takie pałeczki. I dwa te takie kręcone. No i oczywiście te dwie paczki tych drobniejszych. To jeszcze... też jest do zjedzenia, ale tak no, można powiedzieć, że stopniowo zjadły psiaki. To nie jest takie kurcze miękkie, widzę. No ci nie chcę zabrać Fela. No, z takich najważniejszych spraw, no to no, dzisiaj jest środa, nie wiem kiedy dokładnie ten film wrzucę, ale no, ale w piątek rano Fela jest umówiona do weterynarza na zabieg, w sensie na sterylizację, nie że coś innego, także tam pewnie będzie jakoś przez te parę dni pierwszych, co Fela będzie do siebie dochodzić, no, to wiadomo. Filmy mogą być jakoś inaczej, albo po prostu Fela na tych filmach nie będzie, no bo wiadomo. Jak dojdzie już w miarę do siebie, no to wtedy na pewno wróci. Chociaż ja tak myślę, że Fela to ona pewnie po dwóch, trzech dniach będzie już... no... przynajmniej będzie chciała już biegać tak jak zwykle i wszystko robić tak jak zwykle. Bo na przykład pamiętam jak Leo była kiedyś tam zabierana na ta kotka, co kiedyś mieliśmy ją na sterylizację, to ona już po dwóch dniach dalej myszy łapała. Więc bardzo szybko wróciła. Szarik, jak tam idzie uszol? Także z Felą jedziemy. Szarik dostanie też od weterynarza no, kolejne tabletki na stawy. Tak? Smaczne? Dobrze. I będziemy mieli, że tak powiem, na razie z głowy, bo wiadomo, no białka jeszcze jest za młoda na to, bo ona teraz kończyła ile? 4 miesiące. Jak Fela kończyła rok. O, coś się odbiło. No to. I co tam jeszcze? A ostatnio Fela tak jakoś bardziej jej wróciła chęć na jeżdżenie też w samochodzie. Ja tam wiadomo, no wtedy kiedy mogę ją zabrać, to ją zabieram. Jak wiem, że nie będzie musiała długo w samochodzie za mną czekać. Albo jakieś takie inne tematy. I co? I wczoraj na przykład się spacerowała u znajomego po podwórku. To też powiedzmy dla niej jakieś takie nowe miejsce. Tylko tam musiała uważać, żeby nie wejść do piwnicy, bo tam są trzy koty aż, no to nie ma przelewek. No i jeszcze musieliśmy psa omijać, który tam sobie urzęduje w końcu. Żeby Fela się nie denerwowała na niego i on na nią. No, ale Fela sobie tam pozwiedzała. A dzisiaj też była akurat, bo powiedzmy, że taki ciut luźniejszy dzień. To jak byliśmy no, w sklepie takim, nazwijmy to, wioskowym. Tu niedaleko, no to
To ja w międzyczasie, jak były zakupy robione, no to poszedłem też z Felą na taki spacer, że tak powiem, chodnikiem. No i ogólnie, nie wiem, Fela na, tak poza tutaj z tym swoim, nazwijmy to, podwórkiem, na obcych reaguje całkiem dobrze. W sensie ani tam nie zaszczeka, ani nie zawarczy. Za to na psy reaguje źle. Tylko jakiegoś zobaczy, to od razu na niego szczeka. No, tu słychać jakieś głosy tam. Nikt ci nie zabierze tego, spokojnie, Fela, jedz sobie. Także Fela ostatnio więcej jeździ. Jak tam jadę po jakąś pierdołę, że tak powiem, na chwilę, to wystarczy drzwi jej otworzę, ją zawołam i ona już hyc do środka i sobie jedzie. No, a też ostatnio w czasie jazdy się wydarzyła taka sprawa, no też powinien o tym pomyśleć, żeby blokować otwieranie okien, no bo Fela staje akurat, no, słychać jakieś dzieciaki, staje akurat przed nimi łapami na tym, no, jak to się nazywa, no to oparcie, które jest na drzwiach, którym jest przycisk od otwierania okien. No i sobie w czasie jazdy otworzyła okno. A że trzymała łapę na tym przycisku, to ja nie mogłem go zamknąć, więc no wiadomo, nie próbowała wyskoczyć czy coś. Bo to tutaj dosłownie jechałem z 500 metrów może gdzieś, więc dosłownie kawałek. No ale już teraz się pilnuję i jak jedzie z nami, to i drzwi zamykam na wszelki wypadek i blokuję okno. Także no, trochę Fela mnie zaskoczyła tym, no ale też powinienem na to sam wpaść. Ale widzę, uszol jest obrabiany ładnie. I coś jeszcze miałem opowiedzieć? O Feli? Chyba nie. Chyba nie. Jak tam Szarik idzie? Ty to pewnie kończysz już, nie? Szarik już ma końcówkę. Tylko żebyś potem nie próbował Feli zabierać. Ja wiem, no ty powinieneś mieć dwa razy większe takie ucho, nie? Od niej. Dobry pies. Dobra, to dzisiaj taki bardziej film ze smakołyków dla psów, że tak powiem, no, z jedzenia tych smakołyków i trochę takich opowiadań. Tak, Fela? Jesz sobie grzecznie, tak? Dobry pies. Także na pewno jeszcze będzie też film, no, jak będziemy się pakować do samochodu przy wyjeździe do weterynarza, bo to też jest kawałek. Ile tam może być? 10 km w jedną stronę? No coś takiego. Ale wolimy jechać tam, gdzie zwykle, do naszego weterynarza, niż, bo on już jest sprawdzony, nie, Fela? Mam nadzieję, że nie zjesz go. Dobry pies, jedz sobie. Dobra. Jutro też powinien być film. Znaczy też. Zobaczymy. Na pewno dam znać, jak już Fela wróci z zabiegu. Jakiegoś posta to dam. Ale nie ma co tam się martwić, na pewno wszystko pójdzie dobrze. No. Dobra, Szarik, nie przeszkadzaj jej. Dobra, chodź, Szarik, idziemy, żeby Feli nie przeszkadzać. No ty swoje zjadłeś, no. Fela sobie będzie jadła. Tak? Także co, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć. Smaczne było, Szarik, powiedz. Smaczne, tak? Smaczne?